film o pięknej katedrze w Marsylii, reżyseria Stefan Bo. Kochani rodzice, witamy Was bardzo gorąco. Mamusie, tatę, Ciebie Piotrku i Ciebie Łukaszku. Mam nadzieję, że ten film się Wam spodoba. To już jesteśmy przed katedrą. A to znowu widoki z katedry. Jest taki duży taras, na który można wyjść. Mamuś, ten film chciałabym Tobie dedykować. To ten spóźniony, ale tak szczery Dzień Matki. To serce wysyłam Tobie. Wchodzimy do katedry. Zobaczycie, jak jest pięknie. Mam nadzieję, że jak przyjdziecie następnym razem, to na pewno Was zabiorę do tego magicznego miejsca. To miejsce jest naprawdę magiczne. Zobaczcie. Wszystkie płomienie, które się świecą w podziękowaniu dla Maryi za tych, których ocaliła życie albo dała im zdrowie. I te magiczne obrazki. Mamuś, Tobie chcę dziś powiedzieć. Pamiętam, trzymałaś mnie za ręce. Dziś ja pragnę Twoje całować w podzięce. Za miłość mi daną, za opiekę i trud. Dziś padam, mamusiu, do Twych najdroższych nóg. Pragnę Ci powiedzieć, jak bardzo Cię kocham i jak bardzo chciałabym być dzisiaj z Tobą. Choć droga nas dzieli, pamięć jest zawsze i serce moje, które Cię kocha i kochać Cię będzie na zawsze. Mamusiu, te kilka słów napisałam Ci płynących z serca. Tobie, na Dzień Matki. Brakowało mi Cię bardzo. I brakuje codziennie. Ciebie, tatuś, i moich braci też mi brakuje. I myślę o Was każdego dnia. Każdego dnia jesteście w moich myślach i w moim sercu. Ten dzień w katedrze był nostalgicznym dniem. Brakowało mi Was jeszcze więcej. Jeszcze więcej jak co dzień. Nie wiem, może aniołowie tak zadziałali. A może to aniołowie nas właśnie w ten dzień złączyli myślami, tak się mylimy. Kochani rodzice, bardzo mi Was brakuje. Niech aniołowie dzisiaj usłyszą moje modlitwy. Te dzisiejsze i nie tylko te dzisiejsze. Tak, abyśmy mogli się spotkać w grudniu i podzielić się opłatkiem miłości i wiary. Miłości, która jest w nas. Miłości, która jest w naszych sercach. Zobaczcie, to jest właśnie ta wielka katedra w Marsylii. A na szczycie tej katedry wznieśmy oczy do góry. To Maryja. Z dzieciątkiem Jezus w ramionach. Tak, jakby patrzyła na całą Marsylię i na całą ziemię i próbowała odchronić od zła. Niech czuwa nad nami. Krzyż Jezusa, nasza jedyna nadzieja. Tak jest napisane po francusku pod krzyżem. I to jest prawda. To On jest naszą jedyną nadzieją i naszą jedyną wiarą. Niech czuwa nad nami razem z Maryją, nad naszymi myślami, nad naszymi domami. Niech będzie w naszych sercach. Kochani rodzice, nawet sobie nie wyobrażacie, jak nieraz ciężko jest. Nie, żartuję. Na pewno też macie chwile, gdzie jest Wam ciężko, że tęsknicie. Ja też bardzo tęsknię.
Szkoda, że tyle kilometrów musi nas dzielić. Ale o mnie się nie martwcie. Najważniejsze, że mój mąż jest kochany. To jest modlitwa rodziny. Mam nadzieję, że któregoś dnia będę ją mogła przetłumaczyć na polski i wam ją wyślę. Ucichmy oczy jeszcze w tej pięknej katedrze. To wszystko, co tutaj jest murem. I te wspaniałe obrazki. To wszystko w podzięce dla Maryi i Jezusa. Dla Maryi nieustannie słuchającej. Mam nadzieję, że moje modlitwy też wysłucha. Piotrusiu, dzisiaj Łukasz już jest ze mną. Ten dzień to nagrywam. I pragnę ci życzyć szczęścia i powodzenia w egzaminach. I będę się modlić, aby Maryja ci pomogła uzyskać te egzaminy. I obyś wydłużył życie takie, jakie chcesz. Obyś mógł się dostać na studia i osiągnąć to, czego w życiu oczekujesz. Mamuś, tego dnia niebo trochę zachmurone, ale cóż, tak już jest. Serce się raduje z pobytu w katedrze, ale też jest trochę zachmurzone, bo was nie ma. Kocham was mocno i do zobaczenia wkrótce.